Witajcie w szachowym królestwie. Dzisiaj o potężnym i mądrym kalifie, władcy wschodu i rozbójnika, o nieprzeliczalnej ilości skarba i mądrej niewolnicy Marjanie. Jest tu brama w skale i są czary w bramie. Ku swej własnej chwale otwórz się, Sezamie. Dawno, bardzo dawno temu, w pewnym perskim mieście żyło sobie dwóch braci. Jeden z nich nazywał się Kasim, a drugi Ali Baba. Ich ojciec już dawno zmarł, a to, co im w spadku pozostawił, nie miało wielkiej wartości. Bracia podzielili między sobą dziedzictwo równo i sprawiedliwie. Kasim ożenił się z bardzo bogatą kobietą i zajął się handlem. Szybko zdobył znaczny majątek. Tymczasem Ali Baba poślubił kobietę ubogą, która nie miała ani pieniędzy, ani domu, ani nawet kawałka gruntu. Toteż w krótkim czasie wydał wszystko, co dziedziczył po ojcu. I doszło do tego, że zamieszkały u niego nędza i ubóstwo. Wraz ze wszystkimi towarzyszącymi im zawsze troskami i kłopotami. Ali Baba był bezradny i nie wiedział, co począć. W końcu tak sam do siebie powiedział. Za pieniądze, które mi jeszcze pozostały, kupię siekierę i nabędę kilka osłów. Udam się w góry, narąbię trochę drzewa, a potem zejdę znowu w dolinę i sprzedam drwa na wiejskim rynku. Jak postanowił, tak i zrobił. Tak zaczyna się jedna z najpiękniejszych i najbardziej popularnych baśni z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Oto opowieść o 40 rozbójnikach i ich skarbach w Sezamie. Oto baśń o biednym Ali Babie i jego chciwym bracie. Oto historia o nagrodzie, która czeka ludzi o dobrym sercu. Znają ją dzieci i dorośli na całym świecie. Wszystkich baśni jest około 300 i pochodzą z okresu, kiedy w bajecznym Bagdadzie, stolicy najpotężniejszego państwa wschodu, kalifacie Bagdadu, władcą był kalif Harun al-Rasid. Panowanie Harun al-Rasida zbiegło się z okresem rządu w Europie władcy Franków i Longobardów, świętego cesarza rzymskiego Karola Wielkiego. Hojnymi darami obdarzał kalif Karola Wielkiego. Najbardziej oryginalnymi prezentami były bez wątpienia słoń indyjski o imieniu Abu Abbas i drogocenne szachy, tak zwany diamentowy komplet kalifa. Ale o fascynującej historii szachów kalifa opowiemy w kolejnym odcinku zatytułowanym Szachy Kalifa i Konie Karola Wielkiego. Wówczas przy szachownicy zmierzy się sam cesarz z papieżem Leonem III, a dzisiaj na osłodę Mansuba, czyli zagadka z rękopisu wielkiego arabskiego mistrza Al-Adli z roku 842 naszej ery. Jest to zagadka opierająca się upływowi czasu. Chyba nie ma już nadziei, bo czarne grożą nieuchronnym matem. I to albo na polu H8, wieża H8, albo ta sama wieża na G7, też daje mata, albo też wieża z linii D do tego samego pola zmierza. Czyli żeby odsunąć nieuchronnego mata, to ja muszę poświęcić jakąś swoją figurę. Czy to wieżę na polu E6, czy to skoczka na polu H5, wydawałoby się minimalnie lepiej. I białe muszą już podjąć decyzję ostateczną, jak odsunąć tego mata. I w tej pozycji mistrz Adli proponuje oddanie skoczka na polu H5, co zmusza czarnego do przyjęcia tej ofiary, bo inaczej jest mat. Wieża likwiduje skoczka, ale dalej groźba nad białym królem wisi. No i teraz musi biały znaleźć coś bardzo nieoczekiwanego, żeby odwrócić los na swoją stronę. No i takim pomysłem jest tu oddanie jeszcze jednej figury, oddanie wieży, tylko po to, żeby król tę wieżę musiał zbić i po
wzięciu wieży, bo innego posunięcia nie mam. Biała wieża z pola E6 śmiertelnie uderza w czarnego króla, dając mu mata. I tak Chatransz, młodszy syn pramatki szachów hinduskiej Chaturangi, za sprawą Maurów, arabskich mieszkańców dzisiejszej Hiszpanii, powoli zdobywał przyczółki w średniowiecznej Europie. Ale perypetie związane ze zdobywaniem nowych miłośników i pasjonatów królewskiej gry, to już jest temat na nową opowieść.